Powiem jak pan poseł, specjalnie dla was te dwie panie przygotowały sketch na dzisiejszy wieczór. Zatem cicho należy się skupić i wysłuchać. Prosimy. A dzień dobry, Hugo. Dzień dobry. A gdzie to tak ci się tutaj trochę na wieczór wypuściłaś się? Nie chce mi się ani głodać. Płyta elektura to tak cienko, a ten miesiąc taki długi. Mówisz, nie wiem jak koniec słońca zbiorę. No wiesz co? Muszę być o pomyśle, ale my płyniec płyńca se nie zwiążymy. Łe, co ty godasz? No widzisz, chłopi se będą związać, nie? A my ja? Boże racjo, ale ci błębie. Już mi się tak żyć nie chce. Już mówię lepiej, żeby mnie tam na ten cmentarz wywieźli. Wieczny spokój nie miała. No co ty godasz? Dzieci młodzi, to ile godają tak? Najlepszy zawód dzisiaj to rencista i emeryt. Przyjeżdża listonosz za gwizdo, kasę ci wyliczy i jesteś panią swojej sytuacji. No, ja bym tak mówiła, że jestem panią w sytuacji. Ale żeby to dwa razy w miesiącu, chociaż co drugi tydzień przyjechać. No, wiesz, masz rację, ale jak to załatwić? No, ja już się tak pomyślałam. Ja tu widziałam tą naszą pani poseł. Chciałam już i podpowiedzieć, może łyna by nos tam trochę wepchnęła do tego całego senu, bo ty się już płacz pan kłyskę. Tak. Miejsce, żeś tam urobił. No już to miejsce zaklepałam, dobrze się tam siedzi. No. Dobrze się tam siedzi. No. No, ale wiesz co, no, ale a jak putuje, a z jaki łebcy? Ja powiem ci, ty pójdziesz rencistą. Ja też wybór ruszańca, a Barkowskiego wezmiemy z PSL-u. Jako łakrona, nie? No. No, żebyś wiedziała, ale ja ci jeszcze mówię, jak tu zrobić, żeby te pieniądze tak zrobić, żeby mieć, ja ci powiem, to no, tak, żebym sobie myślała i w domu sobie z chłopem leżała, nie? I tak, lokosz, rozstaw, rozstaw, a on głębie to, co tak lokosz, czy cię co, błeli, czy ci się co chce, ale mówię nie. Ani mi się nie chce, ani mnie nic nie boli, mi nam mi się śni, że listowy jedzie. No widzisz, to tak jest. Wszędzie i na pieniądz. Jak masz pieniądze, jedziesz do Berlina. Jak pieniędzy nie masz, głośno się tak świnia. Ale widzę to ludzie, no naprawdę, jakie to było co dwa tygodnie, no skąd tych pieniędzy nabrać? Ale słuchaj, ja jeszcze, nawet by do tego sejmu się dostały, kochani ręciści, o to by nie walczyły, żeby miesiąc trwał mi no dwa tygodnie, żeby mi za naleki płacili tylko 30%. I co miesiąc po 200 zł, żeby nam do tej renty dopisywali. Bo te 20 to było to, żeby większy podatek nam wzięli. Prawda, nie? No ale to by tak. Tym bogatym podatek płacić na 80%. Zaraz pieniądze by były, nie? No widzisz? No, rację. No bo to jest tak. Pieniądz rządzi światem. Starosta powiada. Chłop z stodołą. A ręczyszka? Długą. Bo. No tak, ale żeby rządzić i dawać pieniądze, to trzeba je mieć. A już wszystko sprzedane. Co by to rozprzedały?
Jeszcze mają do sprzedania błęczony, spłogrunki, sikorki, bo przyleciały. Ej, ej, nie. Skowrunka to już sprzedać nie dom. Nie, skowrunki to tak płaką. No to jak jest smutna, jak nie śpiewają. A błęczony? No też nie. A dzieci kto gdzie przynosił? No teraz taki no. Trochę syreny wydali, jeśli to dzieci będą się rodziły. No. Ale wiesz, jeszcze bym tak chciała pojechać do tych ciepłych krajów i na wielbłądzie pojechać. No co się babie zachciałem? A jak wyjdziesz na takie wielbłęda? No, wsadzić by nie wsadzili. Łożystym zlezieniem, ale jak masz pieniądze, to wszystko załatwisz. Byś wiedziała, to cię wsadzą, wsadzą. No i jak masz pieniądze, wszystko załatwisz. Jak nie masz pieniędzy, to nic. Nikt cię nie wsadzi. Ale widzisz, jeszcze lasy mają tu sprzedania. To jest bogactwo. Ore ty! A gdzie na grzyby pójdziesz? No właśnie. Na polu nie rosną. Chyba te trujące, nie? A to by się niektórym przydały. A ja tak sobie, a ja se tak pomyślałam, że nie może beżowym tego serca do Warkowskiego by mi się dostało. No, ja bym chodziła na jagody, a ty na te prawdziwe grzyby. O, 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 właśnie. A on lubi grzyby? Lubi. No nie wiem, ale na prawdziwych grzybów nie lubią. A jeszcze takie prawdziwki, jak będą rosną. No właśnie, takie prawdziwki. No jakoś musimy to wszystko załatwić. Może nas jakoś ta partia weźmie i popchnie na nim. Może pani Angelika, ona jest taka fajna. No. Wiesz, jak były te głębi, a się pytą sąsiada, ej, na kogo ty jest głosował? No na tę ładną, co tam wisi koło, na moim słupie. Wszystkie chłopie nasi na nią głosowali, no musiała przejść. No a ona tak nosi sobie słupniczki, tak, tak nie nosiło siwo. Ona by się nadawała, kochani, nawet na marszałka. Bo ta nasza pani marszałek jest fajna, spokojna, ale taką jakoś się uczesano, a taką blago jakby się ciągle czegoś boła, jakby się ciągle jelękała. A Angelika, o, zobacz jak się uśmiechała, nie? Jezus, no widzisz, byłaby dobra marszałka. Ale to musimy, ale to musi żyno z tym swoim walkiem, z tym walkowskiem załatwić i na przyszły rok może nas tam jakoś na te listy wciągnie. No ale dobrze, ryciście i żywy różaniec. Będziecie głosować na nas? To był obiecony. Listowy przyjedzie dwa razy w miesiącu. Lekarstwo 30% i bez rok cały co miesiąc 200 zł więcej.